Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa widzieć na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Uniwersytet Warszawy. To jest finalny wykład w ramach kolejnej serii. Mam przyjemność powitać Państwa w imieniu organizatorów wykładu na spotkaniu z wyjątkową osobą, antropologiem, lekarzem ratownikiem, bywarze kolędnikiem, osobą, która przyjęła nasze zaproszenie, co mnie niezwykle cieszy, dlatego że jest znana ze swojej ogromnej empatii i tego, że w swoich badaniach oddaje głos i przywraca należne miejsce tym, których nie widzimy w mainstreamie wydarzeń. A profesor Tomasz Rakowski, bo o nim mowa, pokazuje, że osoby, które uważamy za przebywające na peryferiach społeczeństwa, za osoby, których nie widzielibyśmy jako głównych aktorów wydarzeń, historii, życia społecznego, takimi bardzo często są. Zanim oddam mu głos, pozwolę sobie oddać głos kronice filmowej. Ostatnia niedziela września była dniem czynu partyjnego. Na wezwanie Komitetu Centralnego ponad 2 miliony osób stanęły do pracy przy budowie tras komunikacyjnych, porządkowaniu miast i wsi. W Warszawie głównym frontem robót była Wisłostrada i trasa Łazienkowska. Wśród tysięcy członków partii popularni aktorzy scen warszawskich. Wojsko urządzało teren parku międzyszkolnego na Sadybie. Na Śląsku stanęło do pracy 280 tysięcy członków i kandydatów partii oraz 45 tysięcy bezpartyjnych. W fabryce samochodów w Bielsku-Białej zmontowano tego dnia wiele nieprzewidzianych planem, a wciąż poszukiwanych syrenek. W Hucie Batory 30% 10-tysięcznej załogi należy do partii. Tego dnia obok prac przy obiektach społecznych dali krajowi dodatkową produkcję. W Hucie 1 maja naukowcy Politechniki Gliwickiej i Instytutów Naukowych przekazali nowe opracowania usprawniające produkcję i organizację pracy. Bytom. Zakłady przemysłu odzieżowego dobrze znane w kraju i wśród wielu odbiorców zagranicznych. W czynie partyjnym dodatkowa produkcja na rynek. Mimo fatalnej pogody tłumnie było w Lodzi przy porządkowaniu ulic, osiedli i boisk. W Wólczance, która od lat przoduje w jakości i pomysłowości, wyprodukowano wiele poszukiwanych wdzianek i koszul. Proszę Państwa, profesor Tomasz Rakowski. Witajcie, drodzy Państwo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za przedstawienie mnie, za zaproszenie tutaj Przemkowi Delesowi. Bardzo się cieszę, że mogę tutaj przed Państwem występować. Dobry wieczór. Opowiem o samoorganizacji, o czynie społecznym, o entuzjazmie pracy, ale z punktu widzenia antropologa kultury. Sam tytuł tego wykładu pochodzi z piosenki Bohdana Smolenia. Dla mnie w trakcie prac badawczych, terenowych, antropologicznych, takich też koncepcyjnych, niezwykle piosenka poruszająca, gorzka, jednocześnie na swój sposób gdzieś tam wskazująca dokładnie to, o co mi gdzieś w moich badaniach zaczyna chodzić. Także obraz właśnie świtu, moment, kiedy rozkwita budowa, kiedy rosną domy, kiedy pojawia się właśnie taki krajobraz zbudowany z betonu, ze stali. Jest to jednocześnie coś takiego bardzo też śmiesznego i smutnego, to śmiech, ale trochę przez
łzy. W każdym razie jest to obraz jednak jakiegoś takiego wzrastającego, czy tworzącego się, czy zgogoszniałego, czy zmęczonego społeczeństwa Polski Ludowej. Smoleń mawiał dookoła bieda, szaro, smutno, więc skoro już kupili bilet na wystąpienia kabaretu tej, to niech dostaną dowcipy o najwyższej jakości. W każdym razie myślę, że to jest taki tutaj wstęp do myślenia o zjawisku czynu społecznego i pracy i sytuacji, kiedy od tej pracy oczekiwany jest zbiorowy, wspólnotowy entuzjazm. Pojawia się tutaj taki moment, kiedy trzeba pomyśleć o tym w sposób taki bardzo, bardzo ambiwalentny. Tak? Wystarczy poczytać jakiś fragment o czynie kongresowym, gdzie te czyny służyły uświęceniu zjednoczenia partii, tak? I powstania PZPR-u, gdzie możemy czytać: jesteśmy na mecie drugiego etapu trzyletniego biegu do dobrobytu mas pracujących w Polsce. Na twarzy ani śladu zbytniego zmęczenia, ani śladu wyczerpania. Uśmiech i głęboka pewność. Zakończę ten wspaniały bieg. Załoga cementowni Goleszów, która wykonała plan roczny już w dniu 5 października, postanowiła wyprodukować dodatkowo 30 tysięcy ton klinkru cementowego do końca bieżącego roku. I tak dalej, i tak dalej. Mamy tutaj do czynienia z sytuacją, kiedy pojawiają się różnego rodzaju obrazy właśnie czynu społecznego, czynu produkcyjnego, czynu partyjnego. Powstają opracowania historyków, jak na przykład Małgorzaty Nikoniuk, o tym, w jaki sposób chociażby w województwie bielsko-podlaskim mieliśmy do czynienia z różnego rodzaju właśnie czynami i partyjnymi, i produkcyjnymi, w jaki sposób to się stopniowo rozwijało. Powstała uchwała w 1955 roku o wspieraniu czynów społecznych, potem ona była jeszcze rozbudowana, powtórzona w 1961 roku. Poza tym no, to się oczywiście łączyło z pracami w niedzielę, to się łączyło z pracami dodatkowymi, ze zwiększaniem produkcji. Czyny partyjne znowu wskazywały taką obecność po prostu członków partii właśnie w pracy fizycznej. Polegało to, wiadomo, na porządkowaniu skwerów, pracy w parkach miejskich, budowie dróg, budowie szkół, budowie boisk. Właściwie to była zupełnie, prawda, niezliczona ilość aktywności, która wygląda dosyć dziwacznie, którą kojarzymy w taki sposób troszkę właśnie, bym powiedział, też właśnie przymusowy, który przypomina troszeczkę taki rodzaj farsy. I dlatego myślę, że tutaj gdzieś warto jest, żeby zmienić nasze spojrzenie i popatrzeć na to zupełnie inaczej. I pomyśleć o pewnym spojrzeniu, który wprowadza alternatywną historię społeczną, taką wiedzę, która w jakiś sposób przetwarza nasze spojrzenie, przemienia. Jest to pewien sposób, metodologia, która by wprowadzała taką historię oddolną i afektywną. I ja od razu powiem, że ja nie jestem tutaj sam i tak naprawdę gdzieś za moimi plecami stoją inni znakomici badacze, którzy od wielu lat, ale też jakby z niezwykle błyskotliwy sposób rozpoznają właśnie pod różnymi maskami, pod różnymi właśnie takimi formami, w których widzimy dziedzictwo, historię Polski Ludowej w zupełnie inny sposób, właśnie za pomocą bardzo drobiazgowych badań. I tutaj możecie Państwo zobaczyć właśnie po kolei Aleksandra Lejki, Joanna Wawrzyniak, Padraig Kenney, Piotr Filipkowski, Agata Zysiak, Magdalena Szczęśniak, Marta Madejska, Marcin Szymański, Izabela Cichońska, Karolina Popera i Kuba Snopek, to znakomici badacze architektury. Małgorzata Mazurek, ostatnio Tomasz Markiewka. No, to jest tak, że ja po prostu napotykam nieustannie tych ludzi w ich znakomite teksty i pracy w mojej pracy. Więc ogólnie rzecz biorąc, jeśli popatrzymy na powojenną historię Polski Ludowej, tutaj oczywiście pojawia się obraz jednak tego nowego, masowo migrującego z przeludnionej, bardzo zubożałej po wojnie, ale również ubogiej przed wojną wsi do miast i zakładów przemysłowych. I tutaj pojawiają się jednocześnie takie wyobrażone, ale też właściwie no, realne procesy, o których socjologowie, badacze miasta mówią o pewnej właśnie ruralizacji czy rustykalizacji wręcz miasta i społeczeństwa. To wyposażenie chłopskie, narodziny takiej właśnie chłopskiej genealogii społeczeństwa miejskiego
jest czymś niezwykle, niezwykle istotnym. O tym pisał profesor Jacek Wasilewski w latach 80., w roku 86. Wydał taki tekst Społeczeństwo Polskie, Społeczeństwo Chłopskie, gdzie zarysował jakby socjologiczne znaczenie tego procesu, też bardzo detalicznie to pokazał na różnych właśnie cyfrach i różnych po prostu takich procesach socjologiczno-demograficznych, ale pokazał też, że mamy w tym momencie do czynienia z sytuacją, kiedy to nowe społeczeństwo, które powstawało przez dekady, tak naprawdę ma w sobie coś w rodzaju jakiegoś takiego transferu, czy może balastu, czy może zasobu, właśnie tych doświadczeń wiejskich, też doświadczeń po prostu przetrwania, funkcjonowania w warunkach ciągle zagrażającego ubóstwa, czy chociażby w warunkach powojnia, jak Marcin Zaremba pisał. I tam rzeczywiście pojawia się jakiś taki moment też, który jest związany chociażby z specyficznym stosunkiem do materialności, która jest związana z bardzo często z pochopnym gromadzeniem rzeczy, z zwracaniem uwagi na to, co się ma, co można mieć, co można zgromadzić. Wokół tego tworzą się wyobrażenia troszkę takiego, jakby powiedział tutaj w cudzysłowie, no czegoś, co niedokoniecznie pasuje do nowoczesnego miasta, jakiejś formy opóźnienia kulturowego. Też pojawia się obraz wsi, która ciągle w jakiś sposób jest gdzieś w tyle, w sensie właśnie takim architektonicznym, estetycznym. Jeśli tylko można zbudować w latach 70. w szczególności, ale i wcześniej, dom murowany, to bardzo chętnie te domy stawiano, bardzo chętnie murowano. Pojawiają się takie miejskie wyobrażenia pewnej właśnie taniości, tandetności, jakiejś takiej miernej estetyki. Jeśli popatrzymy sobie na w szczególności czasy lata 70., to tutaj widzimy, że mamy do czynienia z no, takimi właśnie tak zwanymi polskimi kostkami, czy gierkowskimi kostkami. No też to jakby te, takie typizowane, standardowe budynki, które powstawały po całej Polsce, one też powstawały w czasie właściwie i też na Węgrzech, czy na Słowacji, tam był Szumperak tak zwany, czy tak samo podobne budynki powstawały jednorodzinne na Węgrzech. Natomiast to, co tutaj jest istotne, to jest to, żeby spojrzeć troszkę inaczej na tą fakturę, na tą rzeczywistość, na te rozpoznania, żeby zobaczyć inne troszkę nieoczywiste fakty historyczne. I tutaj rzeczywiście praca antropologiczna polega w dużym stopniu na pewnym właśnie długim spotykaniu z ludźmi, długim angażowaniu się w te materiały, które napotykamy, a przede wszystkim jest to coś, co można by określić za pomocą takiego stopniowo budowanego doświadczenia albo takiej stopniowo budowanej percepcji. Jest ona zawsze, czy jest ona zawsze negatywna. Nie jest tak, jak myślimy. I to jest już z Hansa Georga Gadamera tutaj parafraza, właściwie zacytowanie. No, to jest spotkanie, które zawsze jakby bardzo długo pozostaje w głowie badacza, badaczki i potem tak naprawdę kształtuje na kolejne lata po prostu myślenie. Więc wróćmy jeszcze raz do tej metody właśnie antropologicznej, która jest odwracająca właśnie pewne wyobrażenia, odwracająca pewne formy myślenia, którymi jesteśmy jako no, część właśnie powstałego w latach PRL-u społeczeństwa przysiąknięci i spojrzymy jeszcze raz właśnie na właśnie polską kostkę i zobaczymy, że tutaj się dzieje coś takiego, że mamy do czynienia z różnego rodzaju pustakami i te ciemniejsze tak naprawdę wskazują na to, że za tym stoi bardzo ciekawa historia. To znaczy, że tak naprawdę to były domy, które były budowane przez mieszkańców wsi właśnie w tym znakomitym dla wsi czasie, mówię o pamięci społecznej, czyli właśnie latach 70., kiedy no, ograniczono, czy w końcu zlikwidowano obowiązkowe dostawy, kiedy pojawiły się kredyty, kiedy pojawiły się renty, emerytury, kiedy pojawiła się możliwość rozwoju na różnych poziomach, taka systemowa, ale to, co mnie zupełnie fascynuje, to jest to, że wtedy zaczęto kreować pewną technikę budowania domów na własną rękę i te cegły, te pustaki, one właściwie były wytwarzane na podwórkach, takich stołach wibracyjnych, formy do pustaków zupełnie
po prostu według własnego rozpoznania, według własnego pomysłu, według maszynerii, która została przez nich skonstruowana. To są po prostu bardzo często samo robione pustaki, elementy budowlane. Tak samo jak się przyjrzymy centralnemu ogrzewaniu, to są właściwie autorskie projekty techniczne. One były bardzo często wymyślne, tylko ten, kto je stworzył, umiał je obsługiwać odpowiednio. Wszystkie patenty, czasami one zawodziły. Natomiast to, co jest istotne, to jest to, że to były zupełnie wymyślane, spawane, zupełnie wymyślone technicznie rzeczy doraźnie przez tych ludzi. Kolejna rzecz, która się dalej odsłania, to jest właściwie współczesność, bo to są rzeczy, które możemy w centralnej Polsce, w okolicy Szydłowca szeroko znaleźć. To są samoróbki, czyli tak zwane samy chłopskiej produkcji ciągniki, które są też czymś zupełnie niezwykłym i to w jakiś sposób jest w ogóle forma, bym powiedział, takiego odprysku właśnie tej przebudowy, to znaczy tej sytuacji, kiedy ludzie, w szczególności właśnie pochodzący z wsi, trafiają do szkół, trafiają masowo do szkół zawodowych, do szkół technicznych, do techników, do ochotniczych chłopców pracy, do brygad junackich. Tam zaczynają tak naprawdę pozyskiwać masowo te wszystkie umiejętności, które później na swoich podwórkach przemieniają się w jakiś rodzaj takiego technicznego eksperymentu. Jest znakomita praca Łukasza Skąpskiego, artystyczna, ale jednocześnie, bym powiedziałbym, antropologiczna pod tytułem Maszyny. Wspaniały album i wspaniały projekt, gdzie tak naprawdę mamy całą znakomitą też jakby historię pokazaną, że to są ludzie, którzy w szczególności na Podhalu, gdzie trzeba było tak zaprojektować te ciągniki, żeby one podjeżdżały pod bardzo strome wzniesienia, gdzie wymyślano na przykład stworzenie przyczepy, która ma swój własny napęd, nazywano go karą, gdzie korzystano z silników, sioków tak zwanych, Andoria, produkowanych w Andrychowie. W 1974 roku 90% właściwie było wykupione przez rolników właśnie do tych różnych maszyn chłopskiej produkcji. To było w jakiś sposób też systemowo wzmacniane. Były różnego rodzaju konkursy. Jeden z takich znakomitych producentów dostał nawet od władz lokalnych talon, jak opisuje to Łukasz Skąpski, na wczasy w Bułgarii, ale bardzo szybko go przehandlował i wymienił na 4 opony do ciągnika. Więc to jest taki moment, kiedy tak naprawdę powstaje pewnego rodzaju doświadczenie tworzenia nieformalnego, zupełnie pozastandardowego maszyn. I to są rzeczy zupełnie też niezwykłe, bo jak się popatrzymy właściwie na tą pracę w fabrykach, to bardzo często mamy do czynienia z sytuacją, kiedy okazuje się, że właściwie to w jakiś sposób nie tyle łączyło się z niedoborami i z gospodarką, która jakby cechowała się formą niedoborów. I to nie tylko chodziło o niedobory konsumenckie, ale niedobory między przedsiębiorstwami, o czym pan Janusz Kornaj pisał. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest to, że jeśli popatrzymy sobie, to jest też sytuacja, kiedy tak naprawdę mamy do czynienia z grupą ludzi, którzy nagle mają dostęp do różnych części technicznych, do różnych warsztatów, którzy je w różnych sytuacjach przynoszą do swoich gospodarstw, przynoszą do swoich domów. I tak naprawdę badania socjologiczne z lat 60. Władysław Markiewicz, tutaj wyraźnie możemy przeczytać, że nagminnie zdarzały się przypadki bezmyślnego chomikowania narzędzi i przyrządów skradzionych w zakładzie. Czasami wręcz nie wiadomo było, dlaczego się je zabiera, na zasadzie, bo to się przyda, ale to jest coś niezwykłego, bo to jest środowisko, w którym ten rodzaj inwencji powstaje. No to jest zupełnie niezwykła postać, pan Wiesław Zielonka ze wsi Broniów, który w ochotniczym chówcu pracy nauczył się murarki, potem właściwie wszystkich mężczyzn ze swojej wsi w jakiś sposób był dla nich mistrzem, był tym nauczycielem. Oni wszyscy są w Ochotniczej Straży Pożarnej. Zbudował dom, pierwszy zbudował formę właśnie stół wibracyjny do pustaków. Pierwszy dom, który zbudował, w nocy się skruszyły te pustaki i ta więźba znalazła się po prostu leżąca na ziemi. Ale stworzył
Kosiarkę, stworzył najróżniejsze rzeczy, stworzył właśnie taką własną piłę, krajzegę, stworzył taki trójkołowiec, tworzy instrumenty, stworzył pianino, które znalazł w skarżysku kamiennym, zniszczone, połamane. I jednym z działań, nawet które tam razem z przyjaciółmi prowadziliśmy, polegały na tym, że tym pianinie zrobionym przez pana Wiesława Zielonkę zagrał Marcin Masecki, fugę Bacha. W każdym razie jest to coś, co się okazuje, że tak naprawdę sięga prawie we wszystkie ogrodzenia, prawie we wszystkie podwórka, że to jest coś, co wypełnia w jakiś sposób i fascynuje na różny sposób ludzi, że tam mamy do czynienia z sytuacją tych inwencji, które no, w jakiś sposób są niezwykłe, a z drugiej strony powszechne. Tutaj mamy znowu grill przed szkołą w cukrówce, który jest zrobiony typowo z bębna do pralki. Natomiast to wszystko się łączy jeszcze z takim wymiarem społecznym, to znaczy jeśli się dobrze temu przyjrzymy, to tak naprawdę to wszystko w jakiś sposób dotyczy też wspólnego działania, wspólnego tworzenia, wspólnego budowania i te wszystkie umiejętności techniczne, o których mówiłem, te wszystkie niestandardowe, takie właśnie inwencyjne sytuacje ciągłego eksperymentowania z techniką i ciągłego jakby odbierania troszeczkę tej techniki i technologii państwu, no bo te ciągniki się znacznie lepiej spisywały po prostu w różnych sytuacjach niż te ciągniki, które można było kupić, a których też nie można po prostu było kupić, nie można było na nie dostać przydziału. Natomiast to się przekłada też na wspólne budowanie i to jest szkoła w cukrówce tysiąclatka, którą budowano wspólnie w czynie społecznym, gdzie te wszystkie umiejętności też tworzono, gdzie też używano nieustannie różnych patentów, a to przy instalacji właśnie centralnego ogrzewania, a to nieustannie właściwie cały czas coś przy tej szkole siłami społecznymi jest robione. To jest pani Elżbieta Szewczyk ze wsi Broniów, która właściwie opowiadała w jaki sposób wielokrotnie w moich rozmowach, bo ja właściwie mieszkałem przez długie tygodnie w gospodarstwie pani Elżbiety Szewczyk, w jaki sposób to się łączyło z pewną sferą też afektu. To znaczy, że to nie jest tylko kwestia umiejętności, to nie jest kwestia tylko też takich procesów, czy właśnie socjodemograficznych, czy takich społeczno-socjologiczno-kulturowych, ale to też jest kwestia afektu. I tutaj widzicie Państwo, że to są opowieści, kiedy widać, że tutaj mamy do czynienia z pewnego rodzaju właśnie taką samoorganizacją, poczuciem tworzenia czegoś własnymi rękami, ale w sensie wspólnotowym, w sensie społecznym. Tysiąclatki, cały program na wsi był realizowany z niezwykłym entuzjazmem. To są rzeczy, które się do tej pory w tych wioskach, gdzie ja pracuję, wspomina, gdzie się cały czas tak naprawdę pamięta o tym, że w tej kuchni, w tym pokoju mieszkali na przykład inżynierowie czy robotnicy, jeśli w ogóle byli potrzebni, gdzie po prostu cała wieś budowała tysiąclatkę w takim, po prostu w takiej formie bardzo, bardzo silnej energii. To samo dotyczy elektryfikacji, prawda? Też tutaj widzicie Państwo, że cały czas pojawia się taka sytuacja, kiedy wszędzie na wszystkich drogach, jak mówi pani Elżbieta Szewczyk, pracowali ludzie. Wszędzie byli, wszędzie tak naprawdę wykonywali pracę przy elektrykach. Tutaj pojawia się też bardzo ciekawa sytuacja, kiedy używa się sformułowania szarwark, czyli takiej pracy społecznej, która typowo była pracą na rzecz właśnie samorządu, gromady, ale wcześniej ma też takie konotacje związane troszkę z przymusową, znaczy nie troszkę, tylko ewidentnie z taką przymusową pracą, trochę tak jak byśmy tutaj mogli powiedzieć o różnych właśnie typach zobowiązań pańszczyźnianych, tak? Mówiło się o chłopach szarwarkowych. To jest praca jednocześnie gminna, wspólnotowa, ale jednocześnie też związana z jakimś przymusem. W latach 30. było kilka buntów chłopskich właśnie przeciwko szarwarkom, przeciwko zwiększaniu szarwarkowych obowiązków w Prusach Wschodnich na pewno, na ten temat badania.
Także coś tutaj się dzieje dziwnego z taką formą właśnie wspólnej pracy, czynu społecznego. Coś się dzieje dziwnego, ponieważ się okazuje, że to jest coś, co jest bardzo własne, bardzo entuzjastyczne, co się właściwie do tej pory tak naprawdę na tych w tych wsiach wspomina. To dotyczy i elektryfikacji, ale też teatrów wiejskich, remiz. Jeśli popatrzymy na kroniki OSP, czy kroniki szkół, to akurat jest wieś Piekary koło Piotrkowa Trybunalskiego. To też na to mi uwagę zwróciła badaczka teatru Magdalena Hasiuk, bo to jest tak, że w pewnym momencie no, różni też współpracownicy zwracają uwagę na te zjawiska i to jest niesamowita współpraca, ale tutaj popatrzcie Państwo, że mamy do czynienia z sytuacją, kiedy tak naprawdę strażacy i wieś robią serię przedstawień lokalnego teatru wiejskiego po to, żeby można było tak naprawdę dokonać rzutki czy zrzucić się na różnego rodzaju wyposażenie remizy czy straży pożarnej. I tutaj pojawia się rzeczywiście sformułowanie też czynów, które jakby w tej samej kronice, które dotyczą właśnie pracy przy elektryfikacji. A potem się okazuje, że właściwie z kim nie porozmawiamy, to ten czyn jest jakby formą, która jest cały czas używana w opowiadaniu o tym, jak ten czyn należało włożyć, jak można było coś czynem zrobić, zbudować, fundamenty piachu nawozić, prawda, i czynem to. I to jest, można powiedzieć, już formuła, która jakby wskazuje na to, że tutaj mamy do czynienia z jakimś takim pakietem właśnie pamięci, pakietem takiego afektu, który rzeczywiście jest, ja bym powiedział, w jakiś sposób dla tych ludzi, dla tych rozmówców niezwykle formacyjny. Jest to właściwie cały czas, można powiedzieć, opowieść, która po kilkudziesięciu latach jest czymś po prostu niezwykle dla tych ludzi poruszająca i właściwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń, jakiego doświadczyli w ich życiu. No chociażby pan Zenon Szparaga, znowu mieszkaniec Broniowa, ale też w ogóle wojskowy, który no, nieustannie wspominał, z jaką dynamiką po prostu ludzie wozami, furmankami zwozili z pobliskiego kamieniołomu w nocy kamień do Broniowa po to, żeby zbudować jak najszybciej szkołę, po to, żeby ona została zbudowana, zanim właściwie będzie pozwolenie do końca, bo tam była konkurencja między jedną wsią a drugą. W końcu nie zbudowano tej szkoły w Broniowie, zbudowano świetlicę wiejską, natomiast szkoła właśnie powstała w Cukrówce, ale to jest ewidentnie takie doświadczenie, bym powiedział, formacyjne. I teraz chciałem, żebyśmy poszli w stronę troszkę taką już bardziej skomplikowaną i zaczęli się zastanawiać, to cóż to właściwie jest, prawda? Bo przynajmniej na cztery sposoby proponuję, żeby czyn społeczny, już ja tutaj stopniowo przechodzę od zjawiska w stronę takiego pojęcia czy kategorii antropologicznej, kategorii, którą używa się, którą można używać w naukach społecznych do interpretowania zjawisk. Więc po pierwsze to będzie coś, co nam od razu, prawda, tutaj gdzieś przychodzi na myśl, to znaczy coś jako ta, prawda, w cudzysłowie szczera i samorzutna aktywność, tak jak właśnie w propagandowych przekazach, prawda, jak w kronice filmowej widzieliśmy, prawda. Po drugie, czyn społeczny można rozumieć jako taki siłowy, groteskowy efekt polityki, prawda, wymuszone prace. To jest ten taki, prawda, ale bardzo takie groteskowe, to jest coś, co wywołuje uśmiech. To jest ten taki popularny obraz pamięci czasu PRL-u. Możemy w końcu pomyśleć o czymś takim, jak że jest to pewien rodzaj samorzutnej aktywności, ale ona jednocześnie sprytnie wpisuje się w realizację polityki władz. To znaczy, że jest to pewnego rodzaju podmiotowość, czy robotnicza, czy wiejsko-rolnicza przede wszystkim, kiedy wykorzystuje się jakby koniunkturę, politykę i różnego rodzaju oczekiwania ze strony władz po to, żeby budować własny ośrodek zdrowia, własną pocztę, własną szkołę i właściwie robić to zupełnie na własną rękę. Natomiast czwarty sposób rozumienia czynu społecznego, który dla mnie jest najbardziej fascynujący, to jest to coś, o czym pisał Aleksiej Jurczak, antropolog rosyjski, który pokazywał, że w późnym socjalizmie mamy do czynienia z sytuacją czegoś, co nazwał heteronimicznym przesunięciem. Od heteronimu, od takich słów, które zapisywane są tak samo,
ale wymawiając je, oznaczamy coś zupełnie innego, prawda? Czy to będzie piłka do gry, czy piłka do metalu, czy lead jako, prawda, przewodzić, czy lead jako metal, jako ołów. W każdym razie to, co tutaj jest niezwykle istotne, to jest to, że to, na co on zwrócił uwagę, a ja tutaj właściwie tak naprawdę odwołuję się do Agnieszki Halemby i jej niezwykłych studium o Domu Kultury w Koszagacz na Ołtaju, to znaczy to jest taki rodzaj funkcjonowania lokalnej instytucji, tam akurat Domu Kultury, tutaj możemy myśleć o OSP, o Świetlicy Wiejskiej, kiedy ona jest jakby cały czas realizuje ideały państwa ludowego, ale tak naprawdę realizuje je jako coś zupełnie innego. Jako coś, co ma zupełnie inny sens, co nie jest sprytnym wykorzystywaniem tego potencjału, ale jest tworzeniem tak naprawdę alternatywnej formy uspołecznienia, a tak naprawdę alternatywnej formy, bym powiedział, takiego bytu politycznego. Dla mnie niezwykła jest też ciągłość tego, to znaczy, że to są pewne zdarzenia, które tak naprawdę istniały wcześniej, to można na różne sposoby badać. Maria Biernacka tworzyła takie studium we wsi Potakówka, gdzie pokazywała, w jaki sposób wspólne prace miały taki zrytualizowany charakter, łączyły się z tym, że to się na przykład łączyło z zabawą wieczorną, dotyczyło na przykład młodych ludzi, tłoka, czy udeptywania. To udeptywanie, prawda, od udeptywania po prostu nogami klepiska, ale właśnie budowa dróg, mostów, szkół, kościołów, gdzieś pojawiają się te formy graniczne, szarwarki jako coś, co jest jednocześnie i taką właśnie reminiscencją, gdzieś takim pozostałością pewnego przymusu, właśnie też trochę takiego idącego w stronę przymusu pańszczyzny, ale z drugiej strony znowu przechodzi na stronę czegoś, co jest jak najbardziej związane z czynem i z czymś, co jest nasze własne. To w ogóle jest niezwykłe, że taki entuzjazm w budowie szkół tysiąclatek no rozlał się po całym kraju, mimo że jednocześnie był jak najbardziej przecież sterowanym programem w 1958 roku bodajże ustanowionym. O tym chociażby pisała Anna Cymer, badaczka architektury. W każdym razie tych szkół zbudowano znacznie więcej niż oczekiwano. Było ich w pierwszym etapie 1400, potem znowu 1400. Natomiast to, co dla mnie jest zupełnie fascynujące, to jest jakby coś, co no to jakby głównie, prawda, dotyczyło gdzieś tam lat 60. w 72 roku chyba ostatnią tysiąclatkę zbudowano. Natomiast to, co jest absolutnie fascynujące, to jest moment, kiedy ten rodzaj aktywności rozlewa się po całym kraju, ale już pod postacią budowy kościołów. I to jest coś, co znakomici badacze, tutaj są dwie prace, czyli Izabela Cichońska, Karolina Popera, Kuba Snopek, określili mianem architektury siódmego dnia. Olbrzymia ilość kościołów została zbudowana w latach 80. Właściwie to wtedy ich było dziesięciokrotnie więcej budowane niż w poprzednich dekadach, czy latach 60., czy latach 50. Tam były dwie takie fale, jak oni piszą, pierwsza po śmierci Stalina, a druga właśnie na początku lat 80. I tam dzieje się coś niezwykłego, to znaczy tak naprawdę mamy do czynienia z tworzeniem rozlanego, heterogenicznego czynu społecznego, w którym ludzie zbierają materiały, zbierają cegły, zbierają otoczaki, którym wykładane są kościoły, jak chociażby w Nowej Hucie, ale jest chociażby tam opowieść o ludziach, którzy na rowerach po prostu dziesiątkami, setkami dowożą cegły z rozbieranej na cegłę cegielni, starej cegielni, po to, żeby dowieźć to właśnie do pracy na plac budowy. Księża stają się takimi troszkę menadżerami, troszkę takimi właśnie zarządcami najdziwniejszych projektów. Zupełnie niezwykłe jest to, że to są moment, kiedy bardzo dużo architektów trafia do tych projektów, bo tam tak naprawdę mogą tworzyć niezwykłe, awangardowe, strzeliste projekty. Tam się spotykają z sytuacją, kiedy wszystko wolno, kiedy wszystko można, kiedy wszystko może być zrealizowane w sensie twórczym. Znaczy może nie wszystko, ale bardzo dużo się udaje zorganizować z ludźmi, bardzo dużo udaje się narysować, bardzo dużo udaje się zaprojektować. No i ja miałem wrażenie, że to jest forma czynu społecznego, ale sami badacze to bardzo wyraziście
prostu nazwali, rozpoznali, odkryli. Sami mieli odpory przez nazwaniem czynem społecznym budowę kościołów, ale tak naprawdę, kiedy przeczytali na stronie parafii Matki Boskiej Różańcowej w Wielkolasie, że to, mamy tutaj, że to jest kościół wzniesiony w czynie społecznym, uznali, że jak najbardziej w ten sposób możemy mówić o tych budowach. Ale idąc dalej, to co jest tutaj niezwykle istotne, to jest to, że tutaj pojawia się jakiś taki rodzaj właśnie przekraczania barier ludzkich, technicznych, architektonicznych. W tych wioskach, gdzie ja pracuję, o tym też mówią, tak jak o budowie tysiąclatki, o budowie remizy, mówią właśnie o pracach w kościołach, też w takim sensie chociażby konstrukcyjnym. To akurat jest Ryszard Goździk, który jest mistrzem i spawaczem, który pokazuje, że to była jedna z najbardziej takich ambitnych, niezwykłych prac w jego życiu. Ja właśnie bym powiedział, że to jest coś, co ma taki charakter właśnie prac kosmicznych. Zresztą w tej znakomitej pracy Architektura siódmego dnia, tutaj mogę pokazać tą angielską wersję katalogu, pojawia się taki moment właśnie włączenia w to opowieści o tym, że jest to przecież moment, kiedy są to dekady lotów kosmicznych, jest to wyobraźnia takiej gigantycznej skali, ale coś bardzo podobnego znalazłem w badaniach socjologa, historyka Piotra Filipkowskiego, który jest takim mistrzem badań w zakresie historii mówionej, który przeprowadził znakomite badania w Stycznie Gdyńskiej i tam się okazuje, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z sytuacją, kiedy pewien rodzaj właśnie nowoczesności, przełomowości technologicznej, konstrukcji wyjątkowo nowoczesnych, czy uruchomienie wyjątkowo nowoczesnych suwnic bramowych, suchego doku. To rzeczywiście są jakby też, można powiedzieć, historie, które no jakby są taką obiektywną, prawda, gdzieś tam no, egzystencjalną w sensie metodologii historycznej, tak jak tam są różnego rodzaju fakty historyczne, to są takie fakty, które tutaj możemy po prostu bardzo szybko rozpoznać, że rzeczywiście no, po prostu to była stocznia, która robiła znakomite statki w latach 70. Po prostu ileś tam statków zakupiła Norwegia, prawda? To były też takie najbardziej zaawansowane konstrukcje, ale to, co jest ważne, to właśnie doświadczenia, które tutaj zaczynają się kształtować w jakąś taką niezwykłą opowieść w sensie interpretacji antropologicznej, prawda? Kiedy jeden właśnie z robotników cytowany przez Piotra mówi, że dla mnie, chłopaka z prowincji, kiedy przyjechałem do stoczni, zacząłem budować, to było coś fantastycznego. To jak lot na księżyc. Kolejna rzecz, która tutaj jest niezwykle istotna, to jest moment, kiedy tak naprawdę okazuje się, że to wszystko jeszcze łączy się, przynajmniej na poziomie architektury siódmego dnia, na poziomie właśnie budowy szkół, budowy właśnie remiz, czy właśnie konstrukcji tych urządzeń, na całej takiej kulturze ekonomii nieformalnej, tak? To znaczy załatwiania, kombinowania, zdobywania jakiegoś dojścia. To są rzeczy, które dla współczesnych badaczy, antropologów, antropolożek mają olbrzymie znaczenie, bo okazuje się, że w różnych miejscach, czy w robotniczych społecznościach Stanów Zjednoczonych w latach 30., czy we współczesnej Mongolii, czy w późno-socjalistycznej, czy w późno-socjalistycznej Rosji, pojawia się moment, kiedy tak naprawdę wykonanie czegoś poza formalnymi, prawnymi warunkami na zasadzie przysługi, znajomości, nagięcia porządku prawnego niesie ze sobą jednocześnie coś takiego niezwykle pozytywnego. To znaczy tutaj już nawet no, pisze po prostu pewnej takiej moralnej estetyce tego aktu Caroline Humphrey, ale to, co jest tutaj niezwykle istotne, to też gdzieś już u Adama Smitha pojawia się taki moment właśnie pewnego moralnego sentymentu w sytuacji, kiedy przypomina to troszeczkę właśnie taką ekonomię przysługi, ekonomię działania, kiedy nie jesteśmy zobowiązani do wykonania czegoś. Mianowicie zwrot przysługi nie jest zagwarantowany, ale dzięki temu, że jest ryzykowny, że jest właśnie nieformalny, że jest tak naprawdę polega na zaufaniu, które może się zachwiać, jest niezwykle celebrowany.
I to jest, ja bym powiedział, tutaj taki moment, kiedy rzeczywiście razem te wszystkie elementy doświadczenia budowy właśnie w latach Polski Ludowej zaczynają pokazywać, że ten czyn jako pojęcie, jako zjawisko, czyli jako pojęcie, jakie zjawisko, no zaczyna być czymś takim bardzo pływającym, bardzo przemiennym, prawda? Może być jednocześnie przymusem, a jednocześnie powodem do dumy, może być posłuszną realizacją instrukcji władzy, może być związany z entuzjazmem. Mamy tutaj do czynienia i z właśnie wypełnianiem pewnego, realizacją pewnego programu, ale jednocześnie właśnie z oporem, z autonomią. Ja chciałbym powiedzieć, że niezwykle ważne z punktu widzenia antropologicznego jest tak naprawdę rozpoznanie takiej sytuacji, kiedy się okazuje, że nasze pojęcia, nasze kategorie przestają w ogóle pasować, czy jakby przestają być adekwatne do tej rzeczywistości, którą chcemy opisać. Coś jest tutaj takiego dziwnego w tym doświadczeniu, że nie umiemy tego właściwie nazwać. I tutaj pojawia się taki rodzaj, bym powiedział, błędu ontologicznego, a tutaj odwołuje się do koncepcji rozwijanej przez współczesnych teoretyków i badaczy, którzy nazywają to zwrotem ontologicznym. To znaczy, chodzi tutaj o Martina Holbrada, Martina Pedersena, a w Polsce właśnie dopiero co publikowała znakomity artykuł znowu Agnieszka Halęba pod tytułem Góry Altaju nie mają ducha, gdzie pokazuje i ci badacze pokazują, że tam, gdzie nasz język, nasze kategorie nie są w stanie czegoś rozpoznać, mamy do czynienia z odmiennością i w związku z tym mamy taką tendencję, żeby tą odmienność, tą taką dziwaczność uznać za po prostu coś odmiennego i dziwnego. Natomiast to, co tutaj można i należy właściwie w tej sytuacji zrobić, to postarać się rzeczywiście uznać te zjawiska jako coś, co posiada pewnego rodzaju swoją ontologię, posiada swoją logikę, pozwala swoją taką sprawczość, pozwala, jest formą działania, być może taką, gdzie łączy się ze sobą nie tylko działanie ludzi, ale też w tym bierze udział sama materia, same te elementy, materiały budowlane, gdzie też w tym są obecne afekty. I rzeczywiście to jest taki rodzaj, bym powiedział, czegoś już troszkę poza ludzkiego. To znaczy, że więcej elementów w tym wszystkim bierze udział. I tutaj oczywiście pojawiają się różne, prawda, pojęcia używane, gdzieś pojęcie asamblażu, ale myślę, że Confederate Agency to jest takie pojęcie, które gdzieś w pewnym momencie przywołuje taki szwedzki antropolog Orvar Lefgren i mówi, że no, rzeczywiście tutaj pojawia się taki moment, kiedy wydobywa się jakaś taka jakość, która okazuje się, że to, co materialne, to, co afektywne, to, co ludzkie, nabiera zupełnie innej dynamiki i tak naprawdę dopiero różnego rodzaju studia, czy antropologiczne, czy na przykład prace artystów, pozwalają taki rodzaj właśnie pozaludzkiej, sieciowej, złożonej aktywności wydobyć. Jest znakomita praca Marii Dębińskiej o śluzowcach, organizmach jednokomórkowych, które w jakiś sposób można właśnie pod tym kątem rozumieć jako pewien superorganizm, który się rozwija i pozwala też inaczej rozumieć na poziomie takim ontologicznym właśnie działanie takich struktur. Możemy myśleć o tej samoorganizacji jako taki rodzaj współpractwa, jednocześnie technologii, przedmiotów, materiałów, ale też oporu, też ludzi, też wysiłku fizycznego. Ten wysiłek fizyczny jest niezwykle obecny. W tych różnych wspomnieniach też pojawiają się na przykład zawody w czasie budowania bloków czy budowania kościołów, kiedy ile kto był w stanie coś przenieść, kto był w stanie wejść właśnie, to w Załawie słyszałem, bez właściwie żadnych zabezpieczeń po piętrach, po balkonach na górę. Także tutaj pojawia się jakiś taki rodzaj, też bym powiedział, afektywnego faktu historycznego, to znaczy moment takiego uwidocznienia się właśnie bardzo afektywnego działania jako takiej troszkę osobnej, ponadludzkiej, ponadplanowej dynamiki. Jeden z moich właśnie kolegów, przyjaciół Jarosław Stasul, antropolog, pochodzący z pogranicza Włoch i Słowenii, pracujący bardzo długo w Kanadzie, no, pisze znakomite teksty i prowadzi badania w Polsce i on odkrył właśnie tutaj i pokazał jakiś taki rodzaj właśnie afektywnego takiego zaplecza
budowania jako czegoś, co jest po prostu powtarzalne, nawet właśnie w tych różnego rodzaju, prawda, hasłach, sloganach, tekstach propagandy rozpoznajemy nieustannie powtarzający się taki rodzaj właśnie przejęcia budowaniem. Jest to właśnie historyczna struktura afektywna w tym sensie, gdzie tak naprawdę te pojęcia wspólnoty, zespołu, wynalazku, propagandy właściwie nie wystarczają. Tutaj pojawia się jakiś taki rodzaj właśnie pracy, doraźności, gdzie tak naprawdę znaczenia są w jakiś sposób przejmowane. Tim Ingold mówi o tutaj takiej sytuacji słabej kreatywności, takiej, która przede wszystkim dotyczy też środowiska, otoczenia, innych materiałów, innych ludzi, ludzi, którymi kiedyś byliśmy, którzy byli przed nami, i raczej stara się mówić, że to jest sytuacja nie tyle uczłowieczania środowiska, co człowieczenia. To jest bardzo niezwykły koncept. W każdym razie, żeby to jeszcze lepiej pokazać, to chciałem się przenieść na troszkę inny obszar, to znaczy na obszar współczesnej Mongolii, bo tam jakby ta droga w czasie właśnie budowy mongolskiego państwa ludowego i później w czasie transformacji jest bardzo podobna, jest na swój sposób o tyle niezwykła, że tam też widać właśnie ten rodzaj takiego, tej właśnie ekonomii przysług, wspólnoty, samoorganizacji, czy chociażby właśnie współpracy pasterskiej, gdzie bez tego właściwie nie istnieje zupełnie, można powiedzieć, i życie społeczne w Mongolii, i poczucie jakiegoś sukcesu, i poczucie jakiejś etyczności czy moralności, czy w końcu stada nie są w stanie funkcjonować. Sahaut to jest sytuacja, kiedy grupa pasterskich rodzin w jurtach wymienia się jagniętami, koźlętami po to, żeby móc po prostu udój przeprowadzić. I deszcz to znowu jest coś nam znanego, to znaczy sytuacja, kiedy pasterskie rodziny wyposażają w rodziny mieszkające w miastach w mięso na zimę. Ale oczywiście to się łączy z tym, że tam do tego miasta można przyjechać, można skorzystać tam u rodziny z tego, żeby tam przykład dzieci mieszkały i chodziły do dobrej szkoły i być może poszły na uniwersytet. Więc jakby jest to kolejna taka tutaj sytuacja, kiedy się okazuje, że ta współpraca jest bardzo głęboko zakorzeniona w poprzednich strukturach społecznych. Jeśli popatrzycie Państwo na mapę Mongolii, to tutaj na samym końcu na zachodzie, w okolicach właśnie Altaju, jest Aimag Hoft, tuż przy granicy z Chinami. I tam ja miałem do czynienia z sytuacją, kiedy widziałem, w jaki sposób grupa byłych członków pasterskich rodzin, czyli dzieci pasterzy, która osiągnęła powodzenie w handlu, która osiągnęła powodzenie w biznesie, która też w pewnym momencie przeniknęła w szeregi takiej lokalnej administracji, tak naprawdę zaczęła realizować coś, co właściwie tam realizowano w formie też jakby czynu społecznego, to znaczy wspólna praca dla lokalnej szkoły. Ich zebranie, oni właściwie wprowadzili cały taki system świąt czczenia i celebrowania świętych gór i urządzania zawodów, co jest jakby takim symbolem, bym powiedział, tworzenia dobrego, silnego państwa w Mongolii, i na ten temat różne prace powstają. A to, co jest ważne, to jest to, że oni się wszyscy spotykają, i ci z Ulaanbaatar, i ci właśnie z tego lokalnego miasteczka Bulgan, w sadzie, gdzie wspólnie pracowali w czynie społecznym dla dobra szkoły. Przejeżdżają przez całą Mongolię swoimi samochodami z takimi specjalnymi emblematami. Spotykają się w szkole, gdzie w czynie właściwie społecznym budowali na zakończenie szkoły jakiś rodzaj albo właśnie fragmentu chodnika, albo sadzili drzewa. W każdym razie to jest coś, co oni nieustannie celebrują. Trudno jest porozmawiać, mi było czasami z właśnie ludźmi z Bułganu, bo każdy akurat był zajęty i szedł na kolejną rocznicę spotkania klasowego zakończenia szkoły. Tak? To jest to, co ludzi tam na taki sposób integruje, że właściwie w ten sposób się biznesy rozwijają, w ten sposób się rozwijają różne kariery polityczne. W każdym razie tutaj widzimy też jakby przed gminą wywieszoną listę, gdzie jakby po prostu są podane wszystkie kwoty, które wszyscy ci
ludzie w ramach takiej właśnie społecznej zbiórki, zrzutki przekazują na celebrowanie właśnie i tworzenie takiego lokalnego święta i jakby jednocześnie rozwijanie tej lokalnej wspólnoty, bo to jest jakby też praca na rzecz lokalnych właśnie studentów, lokalnej młodzieży, budowanie budynków publicznych. To jest coś, co po prostu te grupy na zasadzie zrzutek, przede wszystkim przedszkola. Tam była cała wielka takie wydarzenie, gdzie po prostu, zresztą to, co pokazywałem, tą listę z zrzutkami, z donacjami, to właśnie dotyczyło donacji na właśnie lokalne przedszkole w Bułganie. Czyli bardzo podobna sytuacja jak właśnie tworzenie, budowanie szkoły w Ostołówku czy w Broniowie. Ale tutaj znowu się pojawia taki wymiar kosmiczny, jakby czczenie, celebrowanie gór uświęconych, co oczywiście jest bardzo silnym takim elementem mongolskiej uspołecznionej duchowości, no i fundowanie wyścigów, fundowanie nagród tak naprawdę w wyścigach koni, w rywalizacjach, w szczególności w zapasach mongolskich. Ale to, co jest tutaj niezwykle istotne, to jest to, że tutaj pojawia się taki moment właśnie kumulowania w języku, w takim idiomie mongolskim, sił życiowych, czy no pewnej jakiejś takiej treści, którą trudno jest tutaj nazwać. One ma swoje różne tam lokalne nazwy, typu właśnie Himur, Bujan, różne inne. W każdym razie to jest jakby sytuacja, kiedy tak naprawdę dochodzi do kumulacji takiej energii społecznej. I teraz znowu tutaj możemy popatrzeć, że znowu dzieje się coś takiego, na zasadzie, można powiedzieć, takiej alternatywnej struktury państwowej. Bardzo silna jest tam nieformalna ekonomia przysług. Wręcz nazywa się, jeśli coś się komuś załatwi właśnie na zasadzie jakiegoś dojścia, czy na zasadzie właśnie jakiegoś takiego wyminięcia systemu prawnego, wybieleniem rąk, prawda? Geldzeiglach, to jest takie określenie właśnie na załatwienie czegoś, właśnie usatysfakcjonowanie kogoś, ale właśnie na zasadzie takiego działania troszeczkę właśnie poza strukturą, załatwienie dojścia, załatwienie jakiegoś materiału. Ale to, co jest tutaj też niezwykle istotne, to jest to, że kiedy się mówi o tych właśnie udanych momentach współdziałania, udanych momentach święta, o takiej zrzutce, która rzeczywiście powoduje, że coś się dzieje, powstaje nowa szkoła, nowa sala, nowe przedszkole, to też tutaj pojawia się taki element, który Mongołowie nazywają takim momentem czegoś samowznoszącego się, prawda? Ru Udloch, to jest taki moment, kiedy to wszystko nabiera takiego kierunku wertykalnego. I tutaj znowu mam wrażenie, że pojawiają się w jakiś sposób takie momenty, kiedy trudno jest to wszystko nazwać. I to, co dla mnie jest niezwykle istotne, to jest to, że można by było tutaj zobaczyć, mamy do czynienia też z pewnego rodzaju kreacją państwa. Ale nie, a to w szczególności w Mongolii widać, ale myślę, że też w tej historii polskich doświadczeń, Polski ludowej właśnie na wsi, w tych środowiskach wiejskich, robotniczych, ale też o czym można też powiedzieć o właściwie w różnych innych, czy w różnych takich, prawda, gdzieś tam hybrydycznych takich formach społecznych. Natomiast tutaj mamy do czynienia z myśleniem o państwie, które może nie tyle jest właśnie rozumiane jako państwo, coś, co ma charakter taki społeczno-instytucjonalny, ile bardziej jako coś, co jest bytem wewnętrznym, co jest takim afektywnym środowiskiem codzienności. I jak pisze Begona Reksaga, ale też na przykład powstała znakomita książka pod redakcją Mateusza Laszkowskiego i Madeleine Reeves, mamy do czynienia z sytuacją, kiedy państwo może być czymś, co jest tworem psychicznym, wirtualnym, ale jednocześnie wypełniającym osobę. Jest jednocześnie czymś, co tak naprawdę tworzy najbardziej afektywne struktury codzienności. Może być czymś pozytywnym, samowznoszącym, a może jednocześnie porzucać obywateli, przynosić poczucie głębokiego zawodu, rozpadu i tak naprawdę na tym poziomie afektywnym to państwo zaczyna działać wtedy zupełnie inną logiką, która w tym duchu może być opisywana. Dla mnie absolutnie niezwykłym odkryciem było też jakby rozpoznanie pewnego poziomu państwa afektywnego
w no, chociażby historii narodzin Solidarności i tak naprawdę całej kultury opozycyjnej, dysydenckiej, całej historii, która wydarzyła się w latach 70. KOR-u Solidarności, później w latach 80. Bo to jest taki moment, kiedy okazuje się, że tutaj gdzieś ta sfera, ta siła materialno-afektywna tych strajków się robotniczych pojawia, która staje się dla mnie znacznie bardziej zrozumiała dzięki temu, że rozumiem właśnie ten taki materialno-afektywny wymiar czynu społecznego, prawda? O tym pisała Ewa Majewska w pracy o wczesnej Solidarności, o kontrpublicznościach ludowych i feministycznych, ale o tym napisał też znakomitą książkę o pękniętej Solidarności Michał Siermiński, gdzie okazuje się, że tak naprawdę pewien związek z pracą, z materialnością, z warsztatem pracy, z umiejętnościami technicznymi, tak naprawdę był pewną formułą, w której powstawały kolejne działania strajkowe, które były taką dominantą w 1970 roku w czasie właśnie strajków i później grudniowych wydarzeń. To znowu Ewa Majewska pokazuje przy okazji Stoczni Szczecińskiej, że tamte właśnie postulaty są niezwykle materialne, niezwykle ekonomiczne, niezwykle apolityczne, niezwykle związane z bliskością pomiędzy właśnie zakładem pracy, umiejętnościami technicznymi, pracą właśnie tym Confederate Agency i później to samo w jakiś sposób pojawia się w czasach już właśnie wydarzeń sierpniowych i później. O tym jest książka między innymi Michała Siermińskiego i tutaj jest olbrzymi szmat, olbrzymi zakres wiedzy na ten temat, olbrzymi ilość studiów historycznych i pisanych właśnie z różnych punktów widzenia. I rzeczywiście te prace Majewskiej Siermińskiego tutaj wnoszą jakiś taką zupełnie inną perspektywę, mówię w moim ujęciu. Natomiast to, co było dla mnie niezwykle istotne, to jest to, że tak naprawdę tutaj gdzieś mamy do czynienia z jakimś takim delikatnym przysłonięciem tego materialno-afektywnego poziomu entuzjazmu pracy, samoorganizacji społecznej, spontanicznej, czynu społecznego, z taką narracją, którą doskonale znamy, która jest, jakby powiedziałbym, taką narracją dominującą i na swój sposób oczywiście narracją prawdziwą. Natomiast jeśli popatrzymy chociażby na taką właśnie typową, prawda, wypowiedź jednego właśnie z ludzi z kręgów opozycji, którzy działają dalej w trzecim sektorze, to tutaj pojawia się taki moment bardzo charakterystyczny, kiedy tak naprawdę moment narodzin Solidarności, ruchu społecznego, wszystkich wydarzeń, które miały miejsce wraz z czerwcem 1976 roku i później, no jest takim momentem wyobrażanym jako moment przebudzenia, kiedy tak naprawdę to wtedy dopiero rodzi się pewien rodzaj samoorganizacji, to wtedy dopiero rodzi się pewien rodzaj bliskości pomiędzy ludźmi, to wtedy dopiero rodzi się w jakiś sposób taki rodzaj właśnie, można powiedzieć, wspólnotowości, Solidarności. Wcześniej tak naprawdę, jak tutaj widzimy, można było tylko zakład pracy ludzie traktowali jako miejsce, to można było coś przynieść, prawda, na przykład materiały do budowy domu. I teraz tutaj oczywiście możemy rozpoznać jakby tą niezwykłą narrację i filozoficzną, i społeczną, i polityczną, tworzoną właśnie przez Wacława Havla, Józefa Tischnera, przez Bronisława Geremka. Pojawia się właśnie to wyobrażenie takiej niezależnej, prawda, samorządnej Rzeczpospolitej, równoległej polis Wacława Bendy. Pojawia się Solidarność właśnie tych skrzywdzonych, prawda, sumień, czy jak u Patoczki, czy jak u Tischnera. Pojawia się taki rodzaj Solidarności, która jest jakby reakcją na przemoc, na autorytaryzm. Natomiast pod tym wszystkim mam wrażenie, że możemy dotknąć jednak tego wymiaru, o którym ja tutaj chcę bardziej powiedzieć, który być może jest jakąś formą, no właśnie,
nie chcę powiedzieć konieczną, ale jakby również obecną w tym, co się wydarzyło wraz z narodzinami Solidarności i całą tą historią, która finalnie doprowadziła do roku 89. Więc dlatego proponuję spojrzeć na wymiar materialno-afektywny czynu społecznego jako na kluczową formę taką prepolityczną, czy formę presolidarności, bo to w tym kontekście tworzą się być może dopiero te historycznie widoczne formy wolności. Ciągłość tego entuzjazmu pracy, zmienność i zdolność do odwracania czy przechwytywania znaczeń pozwala myśleć wręcz o takiej nieklasycznej, materialno-afektywnej aktywności sprawczej. Ten moment przywiązania, przypisania do zakładu pracy, do umiejętności technicznych, do kreacji, do sytuacji wspólnej pracy, jest taka piękna, znakomita, w sensie merytorycznym i niezwykle inspirująca i wspaniała dla mnie osobiście książka Podrajka Kendeya Budowanie Polski Ludowej. Wszyscy na pewno historycy ją znakomicie znają, ale tam jest taki moment, kiedy pojawia się sytuacja, kiedy włókniarki zaczynają sprzeciwiać się różnym rozwiązaniom wnoszonym właśnie przez aparat partyjny, omdlewając, przy czym to wynika, to zaczęło się to od tego, że ktoś po prostu starał się użyć ich maszyny swoją własną ręką, włączyć krosna, tak naprawdę pozbawiając jej tej sprawczości, tej aktywności, a to są ich zakłady pracy, to są ich maszyny, to jest ich miejsce. Tak to Podrajek Kendey przedstawia jako pewien rodzaj takiego właśnie afektywnego, trudnego do uchwycenia, trudnego do zrozumienia związku właśnie z tą wspólnotą pracy, czy wspólnotą właśnie takiego zakładu rozumianego niematerialnie, ale właśnie w taki sposób bardziej afektywno-materialno-asamblażowy. Więc oczywiście tutaj mogą się pojawić typowo, prawda, takie pytania, które sobie stawiamy, zajmując się historią PRL-u. Jaki właściwie jest bilans, tak, modernizacji czasu PRL-u? Co takiego się dokonało? Jak doszło do narodzin Solidarności, prawda, robotnicy czy inteligencja? Gdzie były te źródła? Jak w końcu można oceniać osiągnięcia społeczne czy techniczne Polski Ludowej? Z punktu widzenia antropologa ja się po prostu przed tymi pytaniami muszę wycofać, muszę się od nich odsunąć. Myślę, że one są tak postawione, że nie dotykają tego procesu, który chcę rozpoznać. To jest taka mechanizma właśnie stosowana przez twórców zwrotu ontologicznego, zwana ontografią, tak? To znaczy to jest moment, kiedy tak naprawdę ten rodzaj pojęć przestaje nam tutaj pozwalać na rozumienie. Raczej zwracam się z powrotem ku temu, co się dzieje rzeczywiście w doświadczeniach w terenie. W maju w Bułganie, w Mongolii kolejny czyn społeczny. Możecie Państwo przeczytać post jednego z takich właśnie lokalnych urzędników. Właśnie trwają prace nad budową bułgańskiego Dzajzan Tolgoj na górze Burlinhar. Dzięki włączeniu się do budowy urzędników zostały wykonane prace związane z włożeniem piasku, wody i cementu. Absolwenci 2005 roku zasponsorowali dwudniowe posiłki. Burne Butter kupił szury, za co bardzo dziękujemy. Wielokroć wszystkim dziękuję, a siła większości jest jak morze niezmierzone. Chciałbym jeszcze poprosić, żeby młodzież, która posiada samochód, przywezła jutro wodę, każdy po 25 litrów. Będę bardzo wdzięczny. No, jest to taka energia, którą trudno jest tutaj pojęciowo rozpoznać, natomiast na pewno wymaga ona rozpoznania, wymaga zrozumienia. To jest coś, co nam, mam wrażenie, towarzyszy. Można było to rozpoznać w niezwykłej samoorganizacji pomagania w ostatnim roku uciekającym, szukającym pomocy, schronienia z Ukrainy. Można było przeczytać o czynach społecznych podejmowanych spontanicznie w wielu miastach, w szczególności na wschodzie, przez właśnie przybyszki z Ukrainy.
po to, żeby zareagować spontanicznie na rodzaj właśnie udzielenia wsparcia. Jest to w końcu sytuacja, która rzeczywiście tutaj, bym powiedział, wskazuje na to, że dzieją się różne takie rzeczy, które przekraczają granice, w szczególności architektura siódmego dnia jest takim momentem, kiedy się okazuje, że ta energia czynu społecznego jest całkowicie przekraczająca różnego rodzaju typowe sposoby myślenia o tym, po której stronie jest państwo, po której stronie jest właśnie grupa obywateli, po której stronie jest tak naprawdę, są różnego rodzaju programy polityczne. Chciałbym właściwie tak naprawdę zakończyć to tutaj głosem pani Elżbiety Szewczyk, która chyba jeszcze raz po prostu powie o tym. Halo. Dzień dobry. Wykonuję próbne połączenie. Dzień dobry. To może ja po prostu powiem, tak? Nie ma na wsi żadnego obiektu, który by chłopi nie budowali swoimi rękami. Z tych budynków, co powstawały, szkoły, świetlice, ośrodki zdrowia, te terenowe. Wszędzie chłopi to budowali swoimi rękami. Jeśli trzeba było przywieźć piach, to przywozili. Nie powiem, bo z gminy dostawali materiał, chłopi dawali plac. Przecież to też jest dwie działki na tym placu, gdzie świetlica w Broniowie stoi. To ludzie dali ziemię pod to. Przez całe lata ci ludzie radzili sobie ze wszystkim, sami. Sami organizowali sobie to życie. Wszystko. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, pytania, uwagi, komentarze, wątpliwości. Wykład pana profesora był tak pełen różnego rodzaju wątków, że prawdę mówiąc mi się rodzi cały szereg pytań, ale chcielibyśmy państwu oddać głos. Słuchamy. Cała sfera wolności, którą można obserwować na tych przykładach, opiera się na wytworzeniu znacznej ilości wartości dodanej, która potem jest w różny sposób dystrybuowana, albo systemowy, albo niesystemowy. Jeden z ekonomistów niemieckich podliczył, iż aby utrzymać bieżący standard życia Europy, no, przy pełnym zatrudnieniu i braku bezrobocia, wystarczyłoby 2 dni w tygodniu pracy. Cała reszta to jest produkcja na śmietnik, wzajemne wyżeranie się konkurencyjne, wyniszczanie. Tak buduje się ta wartość potlaczu. Jak wiemy z doświadczenia, no, PRL się skończył na złodziejstwie, pijaństwie, grabieży, kombinatorstwie na taką skalę, że już po prostu nic nie działało i dopiero koncerny zachodnie musiały od początku zorganizować społeczeństwo, żeby to cokolwiek zaskoczyło. Przy całkowitej atrofii państwa do momentu wejścia do Unii Europejskiej i przysypania górami pieniędzmi, kiedy znowuż państwo uzyskało moc sprawczą. Czyli tak. Tamta nadwyżka pracy została rozgrabiona, rozplądrowana, jakkolwiek rozumiem, no, w prywatnych źródłach wolności, ale chyba pijaństwo było takim najgorszym udziałem tej prowincji na świat państwa. W tej chwili
Od momentu wejścia do Unii Polska otrzymała górką ponad własne wpłaty, czyli ponad to, co Polska wkłada do budżetu Unii, około 142 miliardów euro. Górką, czyli to jest ten wartość potlaczu. Czy uważa pan, że ona jest wolnościowo w sposób najbardziej optymalny zainwestowana? Ja przepraszam, gdyby pan tylko jeszcze mógł uściślić, bo ja też nie do końca usłyszałem jakby ostatni moment. Chodzi o to, czy ostatnie dosłownie pytanie, gdyby pan mógł powtórzyć, czy ta nadwyżka tak została... To znaczy, no zdajemy sobie sprawę, że ona jest inwestowana tylko prywatnie, powiem, prywatnie od siebie, tak. Jeżeli uważam, że na światowe życie może sobie pozwolić Iga Świątek, Robert Lewandowski, może Adam Małysz, jakieś grono naukowców, przedsiębiorców eksportujących, ale nie za dużo, i artystów, to tak naprawdę światowe życie w takim wymiarze Majorka, Hawaje, jest udziałem trochę większej liczby grupy osób. Czy w związku z tym ta nadwyżka, którą Polska otrzymała, a w tamtych czasach wyprodukowywało społeczeństwo w 40-godzinnym tygodniu pracy, czy 48-godzinnym pracy? Czyli proszę sobie to wyobrazić, powiedzmy 6 dni w tygodniu, bo soboty były stosunkowo późno wprowadzone. Chodzenie do fabryki, czy chodzenie do kopalni. Jeżeli ma się takie doświadczenie, to wie się, że praktycznie człowiek nie chwyta świadomości poza czasem urlopu. Jest automatem, który wykonuje codziennie swoje czynności, ale wytwarza pewną wartość dodaną dla ogółu społeczeństwa. No i mimo wszystko to wszystko zostało rozgrabione, roztrwonione, przepite, rozplądrowane. Wyniszczone do... Czy w związku z tym ten dzisiejszy naddatek związany z dotacjami unijnymi jest w najrozsądniejszy możliwy sposób pożytecznie wykorzystywany? O, może tak. Bardzo dziękuję, teraz już wszystko zrozumiałem. Z pana pytania, znaczy myślę, że to są takie pytania, znaczy, tak żebym recenzował, w jaki sposób są dystrybuowane środki i w jaki sposób one pracują w tym momencie na różnego rodzaju możliwości twórcze, rozwojowe, edukacyjne poszczególnych części społecznych. No, mi jest bardzo trudno to zrobić. Ja oczywiście mam swoje podejście, mam swoje poglądy, natomiast na pewno na poziomie antropologicznym, na poziomie takiego swojego wglądu, mogę się po prostu tutaj zastanawiać bardzo wyraziście nad takimi sformułowaniami, których pan używa. To znaczy, że coś zostało zaprzepaszczone, że coś zostało w jakiś sposób zniszczone, że łączyło się z niezwykle ciężką pracą, że no, pojawia się tutaj, prawda, wątek no, znany, prawda, historykom codzienności w PRL-u, czyli po prostu kwestia używania alkoholu, pijaństwa. To są rzeczy, znaczy, przepraszam, pijaństwo to jest bardzo pejoratywne, ale no, chodzi tutaj o to, że do tego trzeba podejść z taką niezwykłą, z mojego punktu widzenia, delikatnością, tak? To znaczy, co to znaczy, w jaki sposób to się łączyło z jakąś formą uspołecznienia, w jaki sposób ten rodzaj właśnie czasu, jak profesor Szpakowska pisała, ludzi biednych i zapracowanych, tak jak pan mówił, prawda, że to była jakby nieustanna praca. Tam w latach 70. wprowadzano dopiero stopniowo wolne soboty, ale okazało się, że
po tym czasie po prostu wiele osób pracowało przy budowie kościołów czy przy jakichś takich różnych innych formach, które no, w jakiś sposób też wskazują na to, że gdzieś po prostu ta energia była obecna i teraz trudno mi jest recenzować tutaj, prawda, czy właśnie jakieś sfery konsumpcji, odpoczynku, urlopów, czasu, wyjazdów, prawda, które, bo to są po prostu studia historyków codzienności PRL-ów, którzy na ten temat napisali bardzo poważne książki. Natomiast jestem przekonany, że na takie duże pytania, które pan stawia, nie odpowiem za pomocą narzędzi antropologicznych. Tak? Jestem na pewno przekonany, że to, co pan mówi, to jest jakby też głos moich rozmówców, pana Szparagi, pani Elżbiety Szewczyk, którzy używają bardzo podobnych metafor i formuł wyobrażeń przekształceń społecznych jak pan. I z mojego antropologicznego punktu widzenia tak naprawdę my te doświadczenia traktujemy bardzo serio. Tak? To znaczy, to rzeczywiście jest taki rodzaj, kiedy pewien rodzaj właśnie związku z państwem, z modernizacją jest po prostu bardzo, bardzo widoczny. Więc jeśli chodzi o takie duże pytanie, które pan zadał, które by miało recenzować pewnego rodzaju sytuację, która jest zupełnie inna w momencie, kiedy przyszła transformacja, w szczególności kiedy zostaliśmy włączeni, kiedy włączyliśmy się w Unię Europejską, bo to z mojego punktu widzenia badań to był jakby taki niezwykle ważny moment, a zajmowałem się ludźmi, którzy cierpieli wykluczenie społeczne, biedę, marginalizację i bezrobocie właśnie dokładnie w toku transformacji lat 90. Więc to są pytania, które są dla mnie bardziej kontekstem niż i zapleczem do prowadzenia badań, niż jakby procesami, które bym tutaj chciał jednoznacznie zrecenzować i określić. I to jest postawa antropologiczna moja w tym sensie, że dzięki temu jestem w stanie skupić się na tych różnych nieoczywistych sferach właśnie wspólnoty, afektu, takiej właśnie bardziej ucieleśnionej, bliskiej ludziom polityki czy polityczności. Tak to rozumiem. Tomku, bardzo wielkie dzięki za ten wykład i za te wszystkie przykłady absolutnie fascynujące. Te przykłady budowy szkoły czy kościoła, czy świetlicy, tak, przez noc, przy bierności albo przy takim cichym pozwoleniu państwa. Zastanawia mnie, co się z tym wszystkim stało dzisiaj, tak? Znaczy, dałeś ten kontekst mongolski, jak to wygląda w Mongolii, bardzo mało powiedziałeś o dzisiejszej Polsce. Co się stało z tym całym potencjałem do współdziałania, prawda? Już rzadko mówimy o czynie społecznym, pewnie najczęściej mówimy o kapitale społecznym. Wiem, że nie lubisz tego pojęcia i celowo go nie używasz, ale czy widzisz w swoich badaniach jakieś przykłady, jakiejś ciągłości kulturowej, tak? Tego, że ludzie potrafią sobie zrobić coś razem w takiej kwestii poprawy infrastruktury publicznej, tak? Właśnie, trudno sobie wyobrazić, że ktoś pociągnie linię elektryczną z różnych przyczyn, prawda? Nie będzie to zatwierdzone. Widzimy, że ludzie mają kłopot, wykostkować 100 metrów drogi do własnej posesji, jeśli to wymaga współdziałania kilku sąsiadów. Ale być może w twoich badaniach w okolicach Szydłowca, gdzie pracujesz, takie przykłady współdziałania widzisz. Bardzo dziękuję. No właśnie tutaj za to pytanie, naprawdę fascynująca jest ciągłość takiego współdziałania. W sytuacji, kiedy wszyscy ci murarze w jakiś sposób wychowani, wykształceni przez pana Zielonkę właściwie od kilkunastu lat. No, Szydłowiec to jest takie miejsce, gdzie bardzo, bardzo długo było właściwie niemożliwe znalezienie pracy. I to takie bardzo silne bezrobocie wiejskie było tam bardzo doskwierające. Oni wszyscy bardzo szybko zaczęli pracować w pracach takich właśnie murarskich, budowlanych w Skandynawii, w Holandii. Oni tak naprawdę wcześniej pracowali też w takich zakładach, które jeszcze właśnie w latach 70., 80., które
eksportowały taką umiejętność konstruowania i konserwowania wesołego miasteczka, karuzeli i tak dalej. Tam były takie zakłady, które produkowały do tego części, więc oni do tej pory na przykład jeżdżą do Europy właśnie jako monterzy, jako konserwatorzy od właśnie jakichś takich lunaparków i właściwie tworzą, można powiedzieć, te wspólnoty, które istniały wcześniej i oni tak naprawdę tworzą pewnego rodzaju rodzaj takich brygad, które są po prostu, no, pracują fachowo w szczególności właśnie w Holandii czy w Skandynawii. Niektórzy, większość z nich teraz na przykład moich znajomych z badań terenowych mieszka po prostu w Anglii akurat, ale bardzo duża część właśnie tej ekipy młodzieży pracuje w Holandii i to się robią tutaj zupełnie niezwykłe sytuacje, bo te czyny społeczne są też, można powiedzieć, taką formą doświadczenia migranckiego i taką formą lokowania tych środków, tak jak wielu migrantów lokuje środki w domy, które są bardzo okazałe, bardzo rozbudowane, bardzo, tak bym powiedział, do końca już sfinansowane, tak jak powinny być. Tak samo w jakiś sposób dotyczy to właśnie takiego działania typowo dotyczącego czy remizy, czy świetlicy wiejskiej, czy właśnie tych takich budynków, wokół których można po prostu wspólnie jakby, znaczy nie wspólnie, tylko właśnie można jakby stworzyć wspólnotę poprzez właśnie inwestowanie takiej pracy fachowej, murarskiej, ale też po prostu tak dofinansowania, tak, tych budynków. I to też jest jakaś takie tworzenie, bym powiedział, takiej nowej tożsamości, która jest taką tożsamością, gdzie się jest jakby jedną nogą tutaj, a jedną nogą tam, w miejscu pracy. I to też jest bardzo ciekawe zjawisko, w jaki sposób się ten czyn społeczny rozciąga, prawda? W jaki sposób rozmawiam z panią Henryką Zielonką i ona akurat jest pod Manchesterem u córki, a rozmawiamy o różnych ważnych rzeczach, które w Broniowie się wydarzyły też kilkanaście lat temu, czy kilka lat temu, kiedy tam prowadziliśmy badania. I pierwsze, o czym mi mówię z tego Manchesteru, to jest otwarcie świetlicy, no, otwarcie odremontowanej świetlicy w Broniowie. Tak więc ja bym powiedział, że ta energia i ten rodzaj zjawiska jakby cały czas gdzieś znajduje swoje przekształcenia, swoje nowe formy. Oczywiście tutaj wiadomo, że gdzieś po prostu też pojawiają się w tym wszystkim różnego rodzaju właśnie takie też jakieś pęknięcia, elementy rywalizacji, elementy gry wewnątrz tej grupy. To jakby jest jakby kolejne oblicze, natomiast zdecydowanie jest to coś, co dalej funkcjonuje, tylko w troszkę inny sposób. Ale tak konkretnie, etnograficznie, materialnie, nieustannie remiza jest przebudowywana, wymyślana, rekonstruowana, w sensie wymyślania nowego jej sposobu przemurowania, wstawiania nowych wrót i tak dalej. Dopowiadając do tego pytania, czy też kojarząc tutaj pytanie pana Kamila i pana, bo to tak jak one zaiskrzą, wspólnie zestawione, tak mnie tutaj zaiskrzyły. Czy te 142 miliardy, tak miliardy, nie tryliony, podzielone na tyle, ile tam trzeba, ile tych broniowów jest, prawda, i ileś tam wypadło na ten broniów, czy one są impulsem albo są użyte do działań o podobnej emocjonalnej i takiej właśnie, no, afektywnej i całej tej sferze, czy one są, jakby pracują w ramach podobnego afektu jak czyny społeczne Zagierka, czy też one już idą tak, jak, bo ja wiem, badania grantowe na uniwersytecie, no są jakieś administracyjnie alokowane fundusze, tu trzeba wypełniać, no krótko mówiąc, biurokracja działa i tam się te tryby elegancko kręcą, a że do Europy trzeba nadesłać sprawozdanie z wyremontowania remizy, to oczywiście ktoś to tam zrobił, urzędniczka w gminie, więc na ile w tym sensie te pieniądze oliwią rzeczywiście jakieś mechanizmy takie oddolne, autentycznie, gdzie ta autentyczność jest podobna, jak była 40 lat temu przy budowie kościoła, dajmy na to. Bardzo dziękuję. No,
Mam wrażenie, że taki system grantowo-projektowy i jakby ten sposób działania chociażby trzeciego sektora i różnego rodzaju środki, które się pojawiają, no to jakby stopniowo mam wrażenie, że pojawiają się różne umiejętności radzenia sobie z tą rzeczywistością, zdobywania tych środków, pozyskiwania i rzeczywiście włączania je jakby w te takie lokalne, bym powiedział, samoorganizacyjne struktury wiejskie. Natomiast ewidentnie było też tak, że znacznie lepiej w tych warunkach właśnie takiego trzeciego sektora funkcjonującego, tak że się zdobywa różnego rodzaju projekty, dotacje, fundusze, znacznie lepiej radziły sobie osoby, które przenosiły się z dużych miast, na przykład po pracy w korporacji, właśnie do środowisk wiejskich. Tam na przykład też były zakładane koła gospodyń wiejskich, ale już właśnie przez tak naprawdę mieszkanki dużych miast. W związku z tym to bym powiedział, nie są te same procesy, tak, które funkcjonowały w latach 70., 60., 80. To jest jakby jakaś historia, która miała swój kontekst taki polityczny i historyczny i w jakiś sposób była wyjątkowa. No ja myślę, że to są jednak tak potężne przemiany, w szczególności te dotyczące właśnie samoorganizacji na poziomie właśnie czy organizacji społecznych, czy NGO-sów całego trzeciego sektora, no, że one po prostu gdzieś jednak dużą część tego pejzażu społecznego, o którym mówiłem, po prostu przesłaniają. Przesłaniają troszkę na inny sposób, ale przede wszystkim jednak, znaczy to jest po prostu też pytanie bardzo trudne, bo jest aktualne i tak naprawdę trzeba było po prostu się w tym momencie tym zająć, bo na pewno 10 lat temu było tak, że po prostu różnego rodzaju, prawda, nie wiem, fundusze sołeckie i różnego rodzaju takie fundusze zaczęły być stopniowo przez te właśnie lokalne kręgi wykorzystywane. Natomiast w tym momencie na pewno już jakby ta sprawność jest znacznie, znacznie większa. Natomiast rzeczywiście też było tak, że te osoby, które znakomicie korzystały właśnie z pisania, rozliczania projektów społecznych, grantów, pozyskiwania różnych funduszy, to były właśnie jakieś 10 lat temu na przykład, no właśnie te osoby, które były mieszkankami wsi, mieszkańcami, ale wcześniej mieszkali na przykład w dużych miastach i pracowali w dużej korporacji. I jakby mieli już jakby te umiejętności pozyskiwania właśnie środków i ich rozliczania, prawda? Więc no to jest taka sytuacja, która się tu i teraz gdzieś wydarza. Tak. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie? Ja sobie pozwolę, Marek Kulczyk, i przepraszam od razu, ponieważ jestem nie z branży, nie jestem architektem. I bardzo dziękuję, bo to była bardzo ciekawa prelekcja. Tak na oko to wydaje mi się, że właśnie to, co ostatnio Pan powiedział, że te okoliczności były zupełnie inne i że ten ruch w ogóle był tak jak na jednym z pańskich slajdów, to znaczy, że ci, którzy uczestniczyli na tej kronice filmowej w czynie społecznym, to oni byli zaszantażowani, ale ten szantaż zadziałał w taki sposób, że ich zebrał do kupy, to znaczy oni przeszli takie doświadczenie kozła ofiarnego, razem coś zrobili, więc to bardzo dobre. Natomiast te inicjatywy oddolne, to one by się nie udały, gdyby nie było takiej świadomości nieistnienia państwa i braku sprawczości. To zresztą profesor architekt przede wszystkim, Halina Skibniewska, kiedyś powiedziała, w 1982 roku to napisała, że cały ten ruch Solidarności to był taki ruch niezgody na brak sprawczości. To tak było odebrane. Natomiast mnie interesuje co innego, mianowicie, i to jest pytanie właściwe, nie te miliardy, które są w zupełnie innym kontekście. Natomiast co się działo z tymi budynkami, z tymi obiektami, jak one już zostały wybudowane? I nie chodzi mi o kościoły, no bo tam był menadżer, zarządzał, tylko wybudowaliśmy szkołę, państwo dostarczyło nauczycieli i co dalej? I czy ten czyn społeczny trwał i czy on na przykład trwa w tej chwili? To by mnie interesowało. No, on w tej chwili na tym poziomie lokalnym
tych, prawda, miejscach, gdzie znam, gdzie przebywam, gdzie jakby patrzę, jakby taki follow-up robię, jak, no to właściwie w pewnym sensie trwa. To znaczy, że ta świetlica, o której powiedziałem, o tej rozmowie z panią, która mieszka pod Manchesterem, że właśnie jest otwarcie świetlicy wiejskiej, to właśnie była ta świetlica zbudowana w nocy po to, żeby ona już tam była, prawda, żeby już jakby została, która miała być szkołą, prawda, pierwotnie. Świetlica wiejska we wsi Zaława została zbudowana, przerobiona, zostało właściwie gdzieś tam na takim złomowisku pozyskane materiały, takie grzejniki, powstała całkowicie nowa taka instalacja grzewcza. To było jakieś 80 lat temu, prawda? Gdzie też po prostu dwóch mieszkańców po prostu no, w takim czynie społecznym, tylko nie chcę, żeby to jakoś tak no, tutaj już całkiem taki bardzo, bardzo no, jednolity sposób tego pojęcia używać, ale po prostu przygotowali ten budynek, jakby przygotowali tą świetlicę i to jakby się dokonało kilka lat temu, prawda? I tak naprawdę w sytuacji, kiedy szkoły są likwidowane z powodów demograficznych, to się łączy to z olbrzymim protestem i takim olbrzymim żalem i uruchamiają się te wszystkie opowieści wspólnej budowy, uruchamiają się różnego rodzaju takie reakcje buntu przeciwko wójtowi, który próbuje tą szkołę zlikwidować. Budynek jest traktowany jako po prostu, można powiedzieć, własność wspólna, tak? To on jest jakby czymś, co należy do tych ludzi, a nie do gminy, prawda? I to dało się odczuć parę razy. W każdym razie... Słucham? To znaczy mówimy cały czas, bo to są jakby ci ludzie, którzy jednocześnie w latach 70., 80. te wszystkie budynki budowali i konstruowali. Natomiast ich dzieci to jest to pokolenie, które no, migruje. Bardzo często właśnie te prace w tych migracjach właśnie wahadłowych, zarobkowych, to są jakby ich doświadczenia, ich prace. No i dla nich to jest jakby kontekst, w którym oni funkcjonują i no, oni też biorą udział w tych czynach społecznych. Ten taki grill z bębna od pralki został zrobiony przez jednego z uczniów, prawda? Więc jakby to jest coś, co tam się cały czas pojawia, no nie z taką intensywnością. Natomiast na pewno jest, ja bym powiedział, takim kontekstem, w którym w takich opowieściach jakby ci ludzie się wychowywują i jakby biorą w tym udział. Nie tak spontanicznie i nie z takim zaangażowaniem, jak ci ludzie, którzy wykonywali te prace wcześniej. Natomiast oni tam cały czas jakby są obecni i cały czas jakby w ten sposób funkcjonują. Czy mówię o właśnie tych budowniczych domów i remizy z Broniowa, czy z Załawy, czy z różnych innych właśnie okolicznych wsi. Także rzeczywiście na pewno jest tak, że to nie dotyczy w takim zakresie tych generacji ludzi, którzy obecnie mają po 20, 30, nawet 40 lat, prawda? Ale oni są jakby do tego socjalizowani, to jest coś, co jest im znane i w czym jakby biorą udział. Bo jak było 50-lecie szkoły, no to właśnie w ten sposób działali. Tak? I teraz jeśli chodzi o rozpoznanie młodzieży wiejskiej, to są znowu kolejne studia i jakby kolejne pojęcia antropologiczne i kolejne elementy tożsamości, która ma troszkę jakby w ogóle inny charakter. Tak? To znaczy, to jest też kwestia taka, że taki rodzaj wyparcia pewnego porządku instytucjonalnego, buntu przeciwko zastanym regułom i takiej wzmożonej, bym powiedział właśnie tutaj, no, wrażliwości i konfrontacyjności jest jakby czymś, co zwykle bierzemy pod uwagę, kiedy pracujemy z młodzieżą, prawda? Bardzo długo trzeba rozmawiać, przebywać, żeby odkryć elementy wspólnotowości i przypisania do miejsca, prawda? Które są, które jakby konstytuują ich wspólnotę wiejską jako młodzieży wiejskiej. To są jest na przykład, dajmy na to, muzyka i playlisty, których słuchają, będąc na budach, na budowach w Holandii i która jakby jest czymś, co ich, można powiedzieć, w jakiś sposób integruje jako mieszkańców Załawy.
O tym pisała Paula Mikołajczyk, jedna z moich współpracowniczych, znakomity tekst. A z drugiej strony elektroniczna muzyka, taka hardstyle'owa, którą rozpoznali w Holandii, staje się dla nich, można powiedzieć, takim wspólnotowym obszarem, w którym oni się jakby identyfikują jako właśnie chłopcy czy młodzież za ławy, prawda? Więc tutaj tak naprawdę w te elementy wspólnotowości, bycia razem i takiego stanowienia też jakby zaczynają włączać się doświadczenia migracyjne. Ale w sytuacji młodzieży, w sytuacji tego właśnie pokolenia młodzieży, mamy do czynienia z troszkę innymi pojęciami, z troszkę innym podejściem w ogóle do tego, co społeczne, co wspólne, co właśnie państwowe, niż u tego pokolenia starszego raz i drugi. Tam jest po prostu to troszkę odwracane na nicę. Bardzo często jest dużo tam takiego właśnie ironicznego, buntowniczego, konfrontacyjnego, czasami takiego właśnie też gorzkiego podejścia do tej rzeczywistości, w której funkcjonują. Natomiast widać po prostu te związki w taki mniej oczywisty sposób, ale tak jak powiedziałem, one się tak manifestują. Szanowni Państwo, proponuję, by jeszcze raz podziękować oklaskami naszemu znakomitemu prelegentowi. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze zadać pytanie, to zapraszam do kuluarów. Ja już zapraszam Państwa na kolejną serię naszych spotkań. Pełny program pojawi się wkrótce na naszej stronie internetowej, na naszym fanpage'u facebookowym. Od razu zapowiem wystąpienia profesor Joanny Wawrzynia, która specjalizuje się w pamięci społecznej historycznej. Możecie ją Państwo kojarzyć ze znakomitej książki Cięcia, nagrodzonej przez politykę. Tu trochę mówię o tej książce w kontekście dzisiejszego wystąpienia, dlatego że książka jest poświęcona bohaterom, ofiarom transformacji. I też zachęcam Państwa do spotkania z doktorem Piotrem Kubińskim, który zajmuje się grami komputerowymi jako przestrzenią kultury. Także zapraszam serdecznie. Dziękuję Państwu za udział, za uwagę i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.